życzył Państwu. Nazywam się, tak jak powiedział gospodarz Bogumiła Berdychowska. Będę prowadzić dyskusję wokół książki Mariusza Zajączkowskiego. To jest pierwszy tom z dwutomowego opracowania pana Mariusza Zajączkowskiego, który dotyczy stosunków polsko-ukraińskich, podziemia ukraińskiego na Lubelszczyźnie. Pierwszy tom dotyczy wojny, drugi tom dotyczy powojnia. Myślę, że jeżeli Państwo jeszcze nie czytaliście tej książki, to warto do niej sięgnąć. Lektura nie jest prosta, albowiem poziom szczegółowości, który prezentuje autor, wymaga pewnej konsekwencji samozaparcia, ale warto. Warto ten wysiłek wykonać. Dodam jeszcze w tej wstępnej fazie, że pozostali dwaj uczestnicy, bo pan Mariusz Zajączkowski jest autorem tej książki, pozostali dwaj uczestnicy są rzeczywiście doskonałymi specjalistami, którzy od lat zajmują się kwestiami i relacji polsko-ukraińskich, i historią ukraińskiego podziemia. No przede wszystkim chciałabym wymienić tutaj pana profesora Igora Hołaginę, którego książki, no nie wiem, no to jest po prostu w tej chwili ABC. Trudno, żeby ktokolwiek pisząc o podziemiu ukraińskim po wojnie nie cytował książki Prowokacja Zenona na przykład. Oprócz tego pan profesor Hołagina zajmuje się historią w różnych wymiarach Kościoła grecko-katolickiego na terytorium RP, a ostatnio prowadzi projekt, który jest jakby bardzo, że tak powiem, na miejscu w kontekście również dzisiejszej naszej dyskusji. Mianowicie prowadzi duży projekt, który formalnie toczy się na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie, i ten projekt jest poświęcony liczeniu ofiar, mówiąc umownie, konfliktu polsko-ukraińskiego. To jest w tym sensie bardzo ważne, że pomimo iż, nie wiem, iż nasze kraje są niepodległe od niemal 30 lat, taka praca w sensie systemowym nie została w sumie zrobiona. Oczywiście są podrachunki ojca i córki Siemaszków, są dane, którymi operował profesor Ryszard Tozecki. Notabene jego książka wydana w 1995 roku. Właściwie do dzisiaj, że tak powiem, nikt przy różnych podejściach nikt nie zakwestionował, czy nie przytoczył przekonywujących argumentów, że jego dane szacunkowe mijają się z prawdą. No i jest pan doktor Grzegorz Kuprianowicz, który cały swój doktorat poświęcił Ukraińcom na Chełmszczyźnie. I po tej prezentacji, no wydaje się, że pierwszym takim oczywistym pytaniem to jest pytanie o to, jak wyglądały relacje polsko-ukraińskie w przeddzień II wojny światowej, czy w ogóle w dwudziestoleciu międzywojennym. Co w tych relacjach mogło być, czy było momentami trudnymi i zapalnymi, które potem rzutowały na rodzaj stosunków, które łączyły Polaków i Ukraińców. I może poproszę jako pierwszego pana Grzegorza Kuprianowicza. Dobry wieczór, witam Państwa. Po tym wprowadzeniu wypadałoby przejść od razu do meritum i spróbować spojrzeć na sytuację, którą mamy jako swoiste preludium do tego, co się zaczęło dziać po roku 1939. Oczywiście można byłoby tu sięgać bardzo głęboko. Pozwólcie Państwo, że ja ograniczę tą perspektywę czasową do okresu, który może akurat ten rok jest też dobrą okazją. Rok 2018 to jest stulecie Rzeczypospolitej, ale to jest także jednocześnie moment, gdy równo 100 lat temu te tereny, o których mówimy, zaczęły być włączane w skład państwa polskiego, bo to się działo na przełomie właśnie 1918-1919 roku, gdy tereny, które są miejscem tych wydarzeń, o których dzisiaj mówimy, znalazły się pod administracją tworzącego się dopiero przecież państwa polskiego, i na tych terenach w
tym momencie był bardzo znikomy odsetek ludności, którą możemy określić jako ukraińską. Z tego względu, że przecież wcześniej ludność ta w zdecydowanej większości, a przynajmniej jej część wyznania prawosławnego została ewakuowana, bo chyba to jest najwłaściwsze słowo, w głąb Imperium Rosyjskiego w ramach tak zwanego bieżeństwa, czyli uchodźstwa, jest to rosyjskie słowo, którym się określa te wydarzenia. I tak naprawdę na terenie ziemi chełmskiej i południowego Podlasia pozostał dość nikły odsetek ludności, która wyznania prawosławnego, którą można określić jako ukraińską pod względem etnicznym. Ale jedno tutaj zastrzeżenie. Pamiętajmy o tym, że poza tą ludnością, która została ewakuowana, była też ludność rzymskokatolicka, która bardzo często nadal funkcjonowała w perspektywie kultury języka ukraińskiego. Była to ta ludność, która w 1905 roku zmieniła wyznanie z prawosławnego na rzymskokatolickie w ramach oporu byli to tak zwani oporni. I to jest jakby punkt wyjścia. I dopiero po wiośnie 1918 roku zaczęły się powroty tej ludności z tak zwanego bieżeństwa. I jest to moment o tyle istotny, że ludność powracająca z bieżeństwa jest to ludność, która powraca z głębi Imperium Rosyjskiego, gdzie działy się różne ciekawe rzeczy w różnych kontekstach. Przede wszystkim w tym interesującym nas kontekście warto zwrócić uwagę na procesy kształtowania się nowoczesnej tożsamości narodowej. Do roku 1917-18 tak naprawdę na terenach Chełmszczyzny i Południowego Podlasia nowoczesna świadomość narodowa wśród ludności, którą możemy zaliczyć do etnosu ukraińskiego, była dość nikła. Wynikało to oczywiście z uwarunkowań historycznych. I tym momentem, w którym na skalę masową zaszło zjawisko kształtowania się nowoczesnej ukraińskiej tożsamości narodowej wśród tej ludności, był w dużym stopniu pobyt właśnie w trakcie tego bieżeństwa właśnie w głębi Imperium Rosyjskiego. Wiele z tych osób było na terenie centralnej Ukrainy, ale to niekoniecznie z tego wynikało. Często w jakikolwiek innym miejscu Imperium się oni znaleźli, włączali się w ukraiński ruch narodowy, dochodząc do nowoczesnej ukraińskiej tożsamości narodowej. Był to bardzo ciekawy moment, ponieważ był to moment, gdy następowało przejście od tożsamości etnicznej do nowoczesnej tożsamości narodowej. I moment, gdy te tereny wchodzą w skład państwa polskiego, jest to moment, gdy pojawia się już ukształtowana rzesza ludzi, którzy mają już nowoczesną tożsamość narodową, którzy mało tego brali udział, często aktywny, w budowaniu nowoczesnego państwa ukraińskiego na Ukrainie Naddniprzańskiej. Czyli nie wraca jakaś nieświadoma masa, tylko wracają już ludzie, którzy mają ukształtowaną nowoczesną świadomość narodową, ale także mają doświadczenie w budowaniu własnego państwa, z którym się utożsamiają. Warto też pamiętać o tym kontekście, że przecież jednym z postulatów Ukraińskiej Republiki Ludowej, państwa ukraińskiego, które 100 lat temu proklamowało niepodległość, było budowanie państwa ukraińskiego w granicach etnograficznych, obejmujących także te właśnie tereny. Zresztą pierwszy pokój brzeski. Właśnie chciałam powiedzieć, że pokój brzeski zawarty między państwami centralnymi, a między innymi przedstawicielami Ukraińskiej Republiki Ludowej w lutym 18 roku stał się kością niezgody na antre między Polakami i Ukraińcami. Tak, ale z perspektywy ukraińskiej stał się uznaniem międzynarodowym państwa ukraińskiego, po pierwsze, czyli to było pierwsze uznanie państwa ukraińskiego przez na arenie międzynarodowej, a w sensie granic było to częściowe zrealizowanie postulatów ukraińskiego ruchu narodowego. I ta perspektywa, to doświadczenie, ta świadomość miała duże znaczenie. I w tym momencie pojawia się nowa rzeczywistość. Rok 1918, czyli schyłek roku 1918, te tereny wchodzą w skład państwa polskiego. I z jednej strony mamy entuzjazm patriotyczny Polaków, którzy mieszkają na tym terenie. Z drugiej strony mamy ludność o ukształtowanej albo i nieukształtowanej, bo ten proces kształtowania się tożsamości narodowej trwał i dotyczył jakiejś części, natomiast większość w tym momencie jeszcze nie miała ukształtowanej nowoczesnej tożsamości narodowej, ale z pewnością ta większość, ta masa ludności prawosławnej funkcjonującej w kulturze i języku ukraińskim, czyli w sensie etnicznym ukraińskiej, z pewnością nie utożsamiała się z państwem, którego się stała w tym momencie mieszkańcami, obywatelami, czyli z państwem polskim. Warto to na wstępie powiedzieć. I kolejne dzieje losów tych wzajemnych stosunków są jakby tutaj kształtują się właśnie w tym kontekście.
I tutaj z jednej strony mamy działania ze strony społeczności ukraińskiej, a ściśle jej liderów oczywiście, którzy próbują organizować ukraińskie życie narodowe na tym terenie, próbują wpływać też na proces kształtowania nowoczesnej tożsamości narodowej wśród swoich pobratymów, wśród swoich najbliższych. Z drugiej strony mamy państwo polskie, które zaczyna postrzegać ukraiński ruch narodowy jako zagrożenie. I tym bardziej, że było to doświadczenie także chociażby i traktatu brzeskiego, doświadczenie wojny polsko-ukraińskiej, sporu terytorialnego. I to jest jakby punkt wyjścia dla wzajemnych stosunków. Wojewoda Moskalewski, pierwszy wojewoda lubelski po odzyskaniu niepodległości, na jednej z narad znacząco stwierdził, że po Bóg kraj ma być czysto polski. I to była pewna teza sformułowana już na początku, która potem miała duże znaczenie. Ja celowo mówię o tych początkach, a nie o tym, co było na końcu, ponieważ warto uświadomić sobie to, że okres międzywojenny, właściwie cały okres międzywojenny był momentem spotkania się jakby dwóch odmiennych wizji. Z jednej strony społeczności polskiej na tym terenie i społeczności ukraińskiej. Niezależnie od tego, że ona nie do końca miała ukształtowaną tożsamość narodową jeszcze w większości, tym niemniej było odmienne patrzenie. Niezwykle istotnym był w tym kontekście czynnik oczywiście religijny, ponieważ społeczność, którą możemy określić jako przynależną do etnosu ukraińskiego, czy funkcjonującą w kulturze i w języku ukraińskim, dzieliła się na dwie grupy. Z jednej strony byli to ci rzymskokatolicy, którzy w 1905 roku przeszli na katolicyzm i następował proces asymilacji ku kulturze i językowi polskiemu. Zresztą proces trwający do dnia dzisiejszego tak naprawdę. Jeszcze możemy znaleźć, do dzisiaj możemy znaleźć enklawy na południowym Podlasiu na przykład, gdzie jest ludność rzymskokatolicka od prawie 120 lat, gdzie jeszcze funkcjonuje język ukraiński. To też jest swoisty fenomen, o którym w ogóle nie funkcjonuje w świadomości społecznej tak naprawdę szerzej. Natomiast druga grupa to ci, którzy byli wyznania prawosławnego i którzy procesom asymilacji nie podlegali tak szybko, ponieważ i wyznanie, i odmienność kulturowa była tutaj tym, co podtrzymało ten proces, któremu sprzyjały z kolei władze państwowe. I w zdecydowanej większości to właśnie ta część społeczności języka i kultury ukraińskiej, czyli społeczności przynależnej do etnosu ukraińskiego, ta część prawosławna stała się podstawą dla funkcjonowania ukraińskiego ruchu narodowego na tym terenie. I tutaj paradoksalnie zabrzmi, że właśnie w tym okresie działała na terenie Chełmszczyzny Południowego Podlasia organizacja, która najdłużej w swojej historii, ukraińska organizacja kulturalno-oświatowa, która najdłużej w całej historii tego regionu funkcjonowała. Było to Towarzystwo Rina Chata, które powstało właśnie w 1919 roku i istniało do 1930 roku, korzystając z kolei z tego, że państwo polskie po uzyskaniu przez Polskę niepodległości było państwem demokratycznym i stwarzało warunki dla tego, aby także odmienni etnicznie mogli funkcjonować. Oczywiście z czasem ta działalność była ograniczana przez władze państwowe i tutaj znowu mamy ciekawy paradoks. Rok 1922, gdy z kolei dochodzi do wyborów parlamentarnych i w tych wyborach Blok Mniejszości Narodowych, skąd którego wchodzi także mniejszość ukraińska, odnosi wielki sukces wyborczy. Wprowadza do parlamentu kilku swoich przedstawicieli z terenu województwa lubelskiego. I było to dla miejscowej społeczności polskiej czymś zupełnie niewyobrażalnym. Ktoś nie spodziewała się takiej mobilizacji politycznej, tej w ich przekonaniu nieświadomej masy. I tutaj nagle się okazało, że ta społeczność ma swoich przedstawicieli w parlamencie. To znaczy, że poseł może przecież złożyć interpelację w parlamencie. Wcześniej byli to ludzie, którzy nie mieli żadnej reprezentacji. W tym momencie stali się liczącą się siłą polityczną, którą trzeba brać pod uwagę. I to jest ten kontekst początku okresu międzywojennego. Oczywiście potem mamy rok 26, zmianę polityki. Przy tym nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ta zmiana polityki, która zaszła w 1926 roku, była to zmiana polityki, która uwzględniała w większym stopniu niż wcześniej prawa mniejszości narodowych. To jest też paradoks, który w potocznym odbiorze wydarzeń nie funkcjonuje.
Dopiero schyłek lat 20. przynosi zmianę tej polityki już w wykonaniu obozu Piłsudskiego, gdzie właśnie na terenie Chełmszczyzny i Południowego Podlasia, czyli we wschodniej części województwa lubelskiego, w największym stopniu zaczęto ograniczać możliwości funkcjonowania ukraińskiego ruchu narodowego. Potem przychodzi przełom lat 20-30, ale szczególnie istotny jest tutaj rok 1935, po którym następuje znacząca radykalizacja polityki. Przy tym teren Chełmszczyzny i Południowego Podlasia staje się miejscem swoistego eksperymentu polityczno-wojskowego, można powiedzieć, który na tym terenie dokonano, przeprowadzając tak zwaną akcję polinizacyjno-rewindykacyjną, ale był to eksperyment będący wynikiem generalnie ewolucji polityki państwa w kierunku kształtowania państwa jednonarodowego. Było to odejście od polityki tak zwanej asymilacji państwowej w kierunku polityki asymilacji narodowej. I kwintesencją tego, zwieńczeniem tego procesu staje się właśnie akcja polinizacyjno-rewindykacyjna lat 1938-39, która właśnie na terenie Chełmszczyzny i Podlasia nabrała najbardziej radykalnego charakteru. Oczywiście wcześniej pamiętamy o tym, co się stało na Wyuniu, jeszcze pod koniec 1937 roku we wsi Rynki, no ale tam był to, powiedzmy, incydent, który miał miejsce na ograniczonym terenie i w ograniczonym czasie. Natomiast na terenie Chełmszczyzny i Południowego Podlasia te wydarzenia nabrały już charakteru masowego. Przy czym dodajmy, że najbardziej znanym czy takim symbolicznym wydarzeniem związanym z akcją polonizacyjno-rewindykacyjną, to jest akcja burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie. I w tym ostatniej, w tej ostatniej odsłonie, czyli w 1938 roku, zniszczono ponad 121 bodajże cerkwi. Dane jeszcze tak naprawdę nie możemy jednoznacznie powiedzieć, ile tych cerkwi zburzono. Zburzono co najmniej 127, takie są dane Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, być może było ich więcej. Natomiast warto pamiętać o tym, że akcje polinizacyjne i rewindykacyjne to, której apogeum oczywiście była akcja burzenia cerkwi, była to akcja, która miała miejsce na wielu płaszczyznach. Była to akcja mająca z jednej strony na celu usunięcie z krajobrazu kulturowego właśnie materialnych świadów obecności innej kultury, innej religii czy wyznania, czyli cerkwi. Natomiast miała ona swój wymiar też czysto wyznaniowy. W tej akcji chodziło o tak zwaną rewindykację. Pod rewindykacją rozumiano, jak to pisano w jednym z dokumentów, powrót do wiary i wiary i języka ojców. Wiary, czyli wiary katolickiej. Oczywiście dokonano tutaj genialnej manipulacji historią. Pod takim hasłem dokonano akcji polinizacyjno-rewindykacyjnej oczywiście. Natomiast i skutkiem tych działań było to, że około 20 czy ponad 20 tysięcy wiernych Kościoła prawosławnego na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu zmuszono do zmiany wyznania. To jest 10%. Czyli mówimy tej akcji, która objęła, zmuszono do zmiany wyznania około 10% ludności. Często te konwersje były czasowe. Ludzie, gdy tylko mogli, powracali do swojego wyznania. Tym niemniej miało to bardzo daleko idące skutki. Można sobie wyobrazić, jakie były odczucia ludzi, którzy byli zmuszani do zmiany wyznania. Z drugiej strony akcja ta obejmowała też polonizację życia wewnętrznego Kościoła prawosławnego, ponieważ mieszkańców tych terenów przynależnych do etnosu ukraińskiego i wyznania prawosławnego podzielono na 3 kategorie, ABC. Pierwsza kategoria to byli, jak pisano w dokumentach, świadomi Ukraińcy, których uznano, że z nimi się już nic nie da zrobić, oni są niereformowani i jedyne, co można zrobić, to ich odseparować, wyizolować od reszty społeczności, aby nie mogli mieć na nią wpływu. Druga kategoria to byli ci, którzy byli przywiązani do Kościoła prawosławnego, ale których uważano, że można jeszcze dokonać ich na początek polonizacji, a potem po spolonizowaniu ich kulturowo-językowym można będzie myśleć o także rewindykacji wyznaniowej. I trzecia kategoria to ci, których uznano, że można ich w krótkim czasie dokonać ich rewindykacji wyznaniowej oraz szybkiej polonizacji. I wobec każdej z tych grup prowadzono nieco inną politykę. I były to działania zakrojone na szeroką skalę, prowadzone przez państwo, przy wykorzystaniu struktur państwa, w tym także, co istotne, także wojska. Komitety koordynacyjne, które powstały zresztą w całym kraju, a na tym terenie miały szczególny charakter, pełniły rolę centrów koordynacyjnych działań kierowanych tak naprawdę przez organy podległe Ministerstwu Obrony Narodowej, czy ściślej Sztabowi Generalnemu. I w ten sposób
prowadzono konsekwentną politykę państwa, mającą zmienić charakter etniczny i wyznaniowy tego terenu. Warto pamiętać o tym, że ta akcja zakończyła się, akta penalizacyjna i rewindykacyjna, latem 1939 roku, ale jednocześnie były prowadzone prace studyjne nad kolejnymi działaniami, które były, są w Archiwum Lubelskim, po sąsiedzku dokumenty, które planowano do lat 40-50 kolejne działania. Przy czym mi się wydaje, że ważnym jeszcze elementem, o którym pan doktor Kuprianowicz nie wspomniał, to jest rzecz następująca, że Chełmszczyzna, czy Lubelszczyzna szerzej mówiąc, i tak była oceniana między innymi przez Kubiowicza, w czasie późniejszym była uważana za taką, jeżeli chodzi o ten ukraiński komponent, za taką, jakby to powiedzieć, mało aktywną, powiedzmy sobie tak neutralnie, mało aktywną narodowo, znacznie poważniejsze, znacznie większą popularnością cieszyły się nurty komunistyczne. To rzeczywiście dość zasadniczo ten fragment drugiej RP różniło na przykład od Galicji, gdzie właściwie nurty komunistyczne nie zaistniały, co zresztą w jakiś sposób potem miało wpływ na to, co się działo na Chełmszczyźnie. Pan jeżeli profesor... można tutaj słowa komentarza, czy uzupełnienia, czy dygresji. Bardzo się cieszę, że Grzegorz wspomniał właśnie tutaj o tym roku 1918, bo bardzo często zapominamy, gdy mówimy o konflikcie polsko-ukraińskim, jeżeli już to bardzo często jest on sprowadzany do lat 40., ewentualnie już do roku 39, a należy spojrzeć tutaj właśnie w takiej nieco dłuższej perspektywy. Ponieważ w roku 18 to nie tylko doszło do tego zderzenia narodów polskiego i ukraińskiego, nowoczesnej tożsamości i konfliktu o terytorium, ale z drugiej strony też państwo polskie właściwie wydaje się, że od samego początku niewiele zrobiło, żeby cokolwiek zrobić, żeby ci Ukraińcy, którzy znaleźli się w roku 18 w granicach państwa polskiego, żeby czuli się obywatelami tego państwa. Akurat jestem w tej chwili w trakcie lektury dziennika Mirona Korduby. To jest taki bardzo znany profesor, historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dla osób, które się zajmują dorobkiem polskiej kultury, te osoby doskonale na pewno wiedzą, że był wykładowcą między innymi Jerzego Giedroycia. Dokładnie, na Uniwersytecie Warszawskim. A to przepraszam, nie mamy mikrofonu, więc... Natomiast w roku 1918 Korduba, w wojnę polsko-ukraińską, Korduba z Olgów i Galicję Wschodnią, Korduba spędził w Stanisławowie i później we Lwowie. I on w swoim dzienniku pisze wprost właściwie o postępowaniu władz polskich po zakończeniu działań wojennych. Gdzie właściwie zaczęło się od razu tam rugowanie na przykład nauczycieli, prawda, czy zmuszanie do składania przysięgi na wierność Polsce. Albo też pojawił się ten wątek religijny w Galicji Wschodniej, o którym bardzo często zapominamy. Ja z pewną zdumieniem na przykład skonstatowałem, że po roku 19 w Galicji Wschodniej władze polskie, administracyjne czy wojskowe, aresztowały od 500 do 800 duchownych grecko-katolickich. Część z nich trafiła do więzień, część do obozów internowania. W każdym razie od 500 do 800 kapłanów to jest mniej więcej 1/3 wszystkich duchownych grecko-katolickich w Galicji Wschodniej. I trudno na przykład sobie wyobrazić, żeby to później ci duchowni dali, mówiąc eufemistycznie, napołali miłością do państwa polskiego. Z drugiej strony chyba jeżeli chodzi o rok ten 38, to wydaje się, że z kolei dla i duchowieństwa, i wiernych prawosławnych, oni przeżyli mniej więcej to samo, co w roku 1918-19 grekokatolicy w Galicji Wschodniej, prawda? Czyli gdzie na ten konflikt etniczny, konflikt narodowy, nałożył się właśnie konflikt stricte wyznaniowy, czy właściwie represje wyznaniowe. To znaczy na terenie Chełmszczyzny to miało miejsce już także w roku 1918, przecież po odzyskaniu przez Polskę niepodległości większość świątyń prawosławnych nie była otwarta. Już w niepodległej Polsce władze pozwoliły na otwarcie około 50 paru świątyń, potem zwiększono tę liczbę do ponad 60, więc było to kilkukrotne zmniejszenie liczby świątyń w porównaniu z okresem sprzed I wojny światowej, więc często zdarzy się sytuacja, że ludzie mieli we wsi cerkiew, która decyzją władz była zamknięta i te obiekty sakralne po prostu stały tylko dlatego, że władze nie wyrażały zgody na ich otwarcie, więc ludzie mieli poczucie krzywdy, mieli poczucie dyskryminacji, no i oczywiście czynnik
też tego rodzaju, że przecież osoby wyznania prawosławnego należące do Związku Ukraińskiego miały bardzo ograniczone możliwości funkcjonowania w strukturach państwowych. Ludzie, a byli przecież wśród tych osób z tej społeczności nauczyciele, byli urzędnicy, którzy przed I wojną światową byli urzędnikami. Po I wojnie światowej ich status społeczny został zredukowany ze względu na to, ze względu na decyzję państwa. Wreszcie zakończony niepowodzeniem starania o stworzenie sieci szkolnictwa ukraińskiego na terenie Chełmszczyzny i Południowego Podlasia. Temat jest ten bardzo mało znany. Przez całe 20 lat nie powstała ani jedna szkoła. Nie powstała żadne, władze polskie, nie, znaczy szkoły powstawały oddolnie, natomiast władze nie wyrażały zgody na ich funkcjonowanie. No, jak to mogło być inaczej odbierane niż jako otwarta dyskryminacja i łamanie wprost tak naprawdę praw konstytucyjnych tej ludności. Właściwie jedyną formą działalności to była działalność tego wspomnianego przeze mnie towarzystwa Rydna Chata, którego działalność też w pewnym momencie była ograniczana w różnych momentach oraz, co jest pewnym paradoksem, spółdzielczości ukraińskiej. Spółdzielczość ukraińska na tym terenie bardzo gwałtownie się rozwinęła i pełniła też rolę nie tylko gospodarczą, ale także rolę ważnych ośrodków życia kulturalnego. Szczególnie już po okresie likwidacji Towarzystwa Rydna Chata, czy gwałtownego ograniczania działalności tego towarzystwa, właśnie spółdzielnie ukraińskie były tak naprawdę jedynymi ośrodkami życia kulturalnego społeczności ukraińskiej, poza oczywiście parafiami prawosławnymi, które siłą rzeczy taką rolę też pełniły poza swoją funkcją religijną. Więc dwudziestolecie międzywojenne zakończyło się na Lubelszczyźnie bardzo dramatycznym akcentem w postaci barbarzyńskiego burzenia cerkwi. Przychodzi wojna, panie Mariuszu, i sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje. Czy tutaj trzeba sobie zdać sprawę jeszcze z jednej rzeczy, o której nie powiedzieliśmy prawie nic. Że ta społeczność ukraińska nie dzieliła się tylko na ze względu na wyznanie i narodowość, ale ona była bardzo urozmaicona ze względów też świadomości politycznej. Poglądów politycznych. Także tutaj zostało wspomniane oczywiście, że większym zainteresowaniem, większym poklaskiem cieszyli się komuniści niż na przykład OUN na Lubelszczyźnie. I to jest rząd jak 1 do 10, jeżeli policzyć członków Komisji Partii Zachodniej Ukrainy Okręgu Chełmskiego. A członków ONU, które powstały na tym terenie w latach 30., to takie są proporcje 1 do 10. Nie powiedziano też również o tym, że dlaczego wygląda taka niejasna sytuacja mniejszości ukraińskiej, nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w Polsce. Przede wszystkim z niespójnej i w konsekwencji fatalnej polityki narodowościowej prowadzonej przez kolejne gabinety II RP, począwszy od 18 po lata 30. i ścierania się dwóch nurtów między nurtem piłsudczykowskim, który zakładał swoistą autonomię kulturową chociażby do jakiegoś momentu, a nurtem endeckim, który zakładał asymilację narodową, czyli polonizację z końca lat 30. Ten właśnie nurt poprzez OZON trafił do sfer rządzących w Polsce, czyli końców lat 30. i ten 38. rok związany jest z przejęciem przez sanację pewnych pomysłów endecji. I taki to ma wydźwięk. Również należy pamiętać o tym, że na sytuację na Lubelszczyźnie mimo woli wpływ miały wydarzenia na ościennych terenach Wołynia czy Galicji, czyli wojna na Wołyniu z Ukraińską Republiką Ludową, a w Galicji Wschodniej z Zachodnio-Ukraińską Republiką Ludową. Ta druga nie zakończyła się żadnym pokojem. Zakończyła się rozstrzygnięciem na korzyść Polski, ale nigdy pokoju nie podpisano między stronami walczącymi, stąd też znakomita większość Ukraińców, a może wszyscy Ukraińcy w Galicji Wschodniej nie uznawali Polaków za i państwa polskiego jako swojego, tylko za okupantów. I takie to było postrzeganie w Galicji Wschodniej. Na Lubelszczyźnie działały inne czynniki, które oczywiście po wybuchu II wojny światowej sprytnie wykorzystali Niemcy, doskonale zdając sobie sprawę z zaszłości tutaj lokalnych. Oni odwrócili jak gdyby proporcje. Tutaj była mowa, że pod koniec lat 30. czy przez okres dwudziestolecia międzywojennego była rewindykacja na rzecz katolicyzmu. Niemcy próbowali te proporcje odwrócić. Powstawały ukraińskie komitety, dawali większą autonomię dla kościoła prawosławnego i oddawali to mienie, które zostało przejęte przez kościół rzymskokatolicki, może nie w całości, ale w dużej części, przez cały okres okupacji niemieckiej. Zdając sobie doskonale sprawę z tych zaszłości, wykorzystywali tarcie między społecznością polską i ukraińską bardziej na gruncie, w początkowym okresie okupacji niemieckiej, na gruncie religijnym niż narodowym. Potem, znaczy to jeszcze ważny czynnik jest rok 39. Wiadomo, że w Armii Polskiej 1/10 żołnierzy to byli Ukraińcy,
którzy bez zarzutów spisali się przynajmniej do pierwszej połowy września, gdzie nastąpiło... Spełnili obywatelski obowiązek. Kiedy nastąpiło rozprężenie, to w równym stopniu dezerterowali i Polacy etniczni, jak i Ukraińcy, jak na przykład żołnierze Armii Polskiej pochodzenia niemieckiego. I tutaj nie ma zarzutów, ale trzeba też sobie zdać sprawę, że chociażby z uwagi na duże poparcie dla ruchu komunistycznego na Lubelszczyźnie w 1939 roku mamy do czynienia z dywersją, w której oprócz Polaków czy obywateli polskich narodowości żydowskich biorą udział również obywatele polskie narodowości ukraińskiej, tworząc forpoczta dla wkraczającej Armii Czerwonej w drugiej połowie września 1939 roku. To oczywiście też nie pozostało bez echa. Dwutygodniowa okupacja sowiecka w 1939 roku właśnie wschodniej Lubelszczyzny, tworzenie tak zwanych milicji czerwonych opasek, które składały się między innymi z Ukraińców, z komunistów, ale też Polaków, Żydów, to również miało wpływ na późniejsze relacje. Co ciekawe, znając dokumenty Armii Krajowej z roku 1943-1944, wiadomo, że ten czynnik czerwonopaskowców czy komunistów odgrywał istotną rolę i dochodziło do denuncjacji na gestapo. Jeszcze w 1944. W 1943-1944 ludzi powiązanych w 1939 czy w latach 30. z ruchem komunistycznym. Oczywiście działa w drugą stronę. Takim po wrześniu 1939 roku, po tych pierwszych latach okupacji 1939-1941, gdzie tak naprawdę tworzyły się struktury Komitetu Ukraińskiego, Ukraińskiego Komitetu Centralnego, który zarówno na Chełmszczyźnie, jak i Łemkowszczyźnie próbował budować tożsamość narodową ukraińską właśnie tam, bo wiem, tak jak wspomniano, Kubijowicz uważał, że zarówno Łemkowie, jak i chociażby ludność Podlasia Południowego i Chełmszczyzny, ta tożsamość narodowa nie była tak dobrze wykształcona w Galicji. W związku z tym trzeba było prowadzić też taką pracę u podstaw i ta praca była prowadzona i przynosiła jakieś efekty. Niemcy, zdając sobie sprawę chociażby z tego, że w okresie międzywojennym nie było szkolnictwa ukraińskiego, powołali szereg szkół z ukraińskim językiem nauczania. Ukraińskich, bodajże, żebym się nie pomylił, około 500 powstało w okresie okupacji niemieckiej na terenie dystryktu lubelskiego GG szkół ukraińskich, mając świadomość, że takich szkół nie było w okresie międzywojennym. To też jest, wydawałoby się, nieistotny czynnik, albo mało istotny z punktu widzenia późniejszych wypadków, ale to... Myślę, że to jest kluczowy czynnik, jeden z wielu czynników, może to nie jest kluczowy, ale takie drobne kroki, drobne, większe, mniejsze, powodowały, że te nastroje obu społeczności zaogniały się. Biorąc pod uwagę stanowisko Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w momencie wybuchu II wojny światowej, automatycznie ta część społeczności ukraińskiej, która popierała ruch nacjonalistyczny, opowiedziała się po stronie wroga, ponieważ działania ONU były przewidziane w planach niemieckich przynajmniej do 17 września w takich wymiarach, że miało dojść do dywersji ONU na tyłach Armii Polskiej na terenie Galicji Wschodniej. Oczywiście sytuacja i wkroczenie Sowietów zmieniły te plany, ale niemniej jednak do wystąpień bojówek ONowskich w Galicji Wschodniej doszło w drugiej połowie września 1939 roku i mamy taką sytuację, że część obywateli narodowości ukraińskiej walczy w Armii Polskiej przeciwko Niemcom, ale jakaś część tego społeczeństwa opowiada się po przeciwnej stronie. No i tutaj takim kluczowym momentem, który jest specyficzny dla Lubelszczyzny w okresie okupacji niemieckiej, jest inżynieria społeczna, mechanizmy, eksperymenty niemieckie na terenie Lubelszczyzny, a konkretnie Zamojszczyzny, czyli Ukraina Akcjon, operacja Werwolf i rozumiana szeroką nazwą Akcjon in Zamość, niemiecka akcja kolonizacyjna, w której instrumentalnie wykorzystywano zarówno lokalną społeczność ukraińską, Komitety Ukraińskie, Policję Ukraińską w służbie niemieckiej, jak również Policję Granatową w służbie niemieckiej. Czyli Policję Polską. Czyli Policję Polską, Granatową, Policję Polską w służbie niemieckiej. Zdając sobie również sprawę z zaszłości, które nawarstwiały się od okresu międzywojennego. To taki punkt wyjścia do sytuacji, które nastąpiły potem w roku 1943 i 1944, które miały zarówno swoją lokalną specyfikę, jak również miały na nie wpływ wydarzenia na terenach uszczelnych, Wołynia czy Galicji Wschodniej. Ja myślę, że tutaj może jedno małe takie uzupełnienie, bo mówiliśmy o tym, że wpływy w społeczności ukraińskiej miały albo partia komunistyczna i znikomy wpływ podziemia nacjonalistyczne, ale problem polega na czymś innym, wydaje mi się. Ja to prześledziłem, jak badając źródła właśnie okresu międzywojennego, z czego wynikało to, że umiarkowanych partii politycznych działalności nie widać, dlatego że te partie prowadziły działalność legalną.
legalna działalność wszelkich struktur ukraińskich na tym terenie była zakazana przez władze państwowe. Więc jedynymi strukturami, które mogły prowadzić działalność, były struktury nielegalne. Ale w tych strukturach nielegalnych to już rzeczywiście nie podlega żadnej dyskusji. Komuniści byli dziś razy bardziej popularni. Tutaj, ale chodzi mi o coś innego, że przeciętny mieszkaniec Chełmszczyzny, który chciał się w coś zaangażować, jedyną formą zaangażowania była forma nielegalna. Rozumiem. I na tym polega cały problem. Tyle tylko, że jeszcze raz powtarzam, z tej nielegalnej formy skorzystało mniej więcej 60 zwolenników na terenie chełmskiego UN i 600 komunistów. Przepraszam, będziemy musieli jednak troszeczkę skracać wypowiedzi, bo czas nieubłaganie idzie do przodu. I kwestia następująca, to znaczy bardzo często wykorzystywana w różnych pracach ukraińskich historycznych, mianowicie teza pod tytułem wypadki na Chełmszczyźnie, terror Polski na Chełmszczyźnie doprowadza do antypolskiej akcji UPA na Wołyniu w Galicji Wschodniej. Tymczasem z pracy pana Mariusza Zajączkowskiego, ale również z pracy profesora Hałagidy wynika, że jest to... że jest to fikcja, tak? Profesor tak. Hałagida doliczył się za cały 42 rok chyba 60 czy 60 tak. paru wypadków. W tej chwili jest 67 bodajże, tak. czy 68. Pan doktor Mariusz Zajączkowski mówi bez szczegółów mniej więcej o 80 ofiarach w 42 roku. Jednym słowem, no trochę na podstawie obecnego stanu badań, dlatego że tu się musimy zastrzegać, że nie możemy, że tak powiem, formułować wniosków ostatecznych, bo badania ciągle jeszcze trwają i wbrew pozorom nie wszystko zostało opisane. W każdym razie na obecnym etapie można jedno powiedzieć. Chełmszczyzna nie wywołała antypolskiej akcji na Wołyniu. Czy tak, czy nie? Tak. Jeżeli chodzi o ten 42 rok, to co Mariusz powiedział, oczywiście kluczową kwestią tutaj były oczywiście przesiedlenia zainicjowane przez Niemców. Ja bym jeszcze do tego dodał kilka innych rzeczy, czyli akcja Reinhardt, prawda, czyli eksterminacja Żydów, nasilenie przez Berlin pism domagających się od hitlerowskich dygnitarzy w całym GG zwiększenia tak zwanego wysiłku wojennego, czyli zwiększenia kontyngentów, co z kolei było jednym z czynników pojawienia się partyzantki na przykład komunistycznej. Komunistycznej przede wszystkim. Komunistycznej na tych terenach, do której na przykład dołączali też uciekinierzy sowieccy z obozów. Co z kolei, a i działalność tej partyzantki powodowała z kolei akcje niemieckie, represyjne akcje niemieckie, pacyfikacje. I to powodowało, że ten 42 rok rozpoczyna się pewne takie kłębowisko różnych przypadków, które jednak mimo wszystko, gdy się ten węzeł dobrze rozsupłać, gdybyśmy spróbowali na przykład poszukać właśnie ofiar z tego roku. Punktem wyjściowym, gdy ja zbierałem materiały do tego artykułu, który opublikowałem 2 lata temu, była liczba ponad 300 ofiar ukraińskich. Ale gdy się okazało, gdy zacząłem je dokładnie sprawdzać te nazwiska, na przykład z osobami, które zmarły w obozie w Auschwitz czy na Majdanku, to się okazało, że oczywiście ci Ukraińcy zginęli czy zmarli, ale oni zginęli z rąk, czy albo zmarli w obozach, albo zginęli w egzekucjach organizowanych przez Niemców. W tej chwili, tak jak powiedziałem, jest osobiście znanych mi nazwiska, jest 67 dokładnie przypadków zabójstw Ukraińców. Przy czym część z nich można udokumentować, że są to ofiary na przykład podziemia polskiego, bo dodajmy do tego, że z pewnością jakaś ich liczba była też, to były to ofiary, które były to ofiary zwykłych napadów bandyckich. Pamiętajmy o tym, że Lubelszczyzna była, zresztą w ogóle jak cała okupowana GG, przestępczość była, pospolita była stosunkowo GG, dużo. Czyli Generalne Gubernatorstwo, bo tak żeby... Więc na pewno tutaj też były ofiary zupełnie przypadkowe. Oczywiście możemy nawet tą liczbę 60 kilku czy 80, jak Mariusz mówi, ofiar, nawet możemy podwoić hipotetycznie. To mimo wszystko wydaje się, że te 160 osób, nawet gdyby było, to trudno sobie wyobrazić, żeby akurat to była bezpośrednia przyczyna antypolskiej akcji na Wołyniu. Kluczowym jeszcze, jeżeli pozwolisz, wejdę w słowo, w przypadku tych ofiar ukraińskich, bo nam też umyka, mówiąc o relacjach polsko-ukraińskich, umyka nam, że w tym 42 roku wskutek niemieckich pacyfikacji będących odpowiedzią na działalność komunistycznej partyzantki przede wszystkim,
i oddziałów złożonych z uciekinierów z obozów niemieckich, sowieckich, ofiarą największą była ludność żydowska. Bo w pierwszej kolejności najłatwiej było zabijać cywilnych Żydów, a dopiero później wybierać spośród społeczności polskiej, ukraińskiej i też w pierwszej kolejności byli komuniści zabijani. Była taka jakaś systematyka mordu dokonywana przez Niemców, ale nawet w tej grupie kilkudziesięciu ofiar na 42 rok nie mamy pewności, ile z tych osób zginęło z ręki podziemia komunistycznego, a ile tak naprawdę, to dojdzie się tam raptem kilku osób, które można przypisać bezspornie strukturą podziemia prolondyńskiego, czyli Armii Krajowej czy Batalionu Chłopskich. Więc tutaj też jest pole otwarte dla dalszych badań. Sytuacja oczywiście raptownie zmienia się w roku 1943-1944. No i właśnie, to najwyższa pora, żeby przejść do roku 1943 i 1944, bo i tak skomplikowana jest sytuacja na Lubelszczyźnie, o czym mówili panowie, i jeszcze dokłada się nowe utrudnienie, bo oprócz wszystkiego innego na tereny Lubelszczyzny zaczynają dochodzić wieści z Wołynia. Ale później, to jest jeszcze... Tak, to jest później, oczywiście. Wieści z Wołynia dochodzą już wiosną i latem, ale to są jednostkowe sytuacje, a taka fala uchodźców następuje we wrześniu i w zasadzie do końca 1943 roku według oficjalnych danych Rady Głównej Opiekuńczej odnotowano około 30 tysięcy, zarejestrowano około 30 tysięcy uchodźców z Wołynia. Z tej kulminacyjnej fazy akcji antypolskiej podziemia banderowskiego na Wołyniu z lata 1943 roku, których rozmieszczenie, których lokalizacja była największa w powiecie chełmskim i chrubieszowskim dystryktu lubelskiego GG, to było około 25 tysięcy osób według tych oficjalnych danych. Warto również wspomnieć, że zanim doszło do tych informacji i napływu uchodźców z Wołynia, mamy cały czas do sierpnia 1943 roku akcję kolonizacyjną na Zamojszczyźnie i sposób wykorzystywania części społeczności ukraińskiej, szacuje się, że około 20 tysięcy, oprócz dziesiątek tysięcy chłopów polskich, którzy zostali wyrzuceni, wysiedleni, spacyfikowani w czasie tej akcji, około 20 tysięcy chłopów ukraińskich również zostało zmuszonych do pozostawienia swoich, porzucenia swoich gospodarstw na rzecz niemieckich kolonistów i przeniesienia się do gospodarstw po wysiedlonych Polakach, tworząc niejako taki kordon w strefach przyleśnych Puszczy Sorskiej czy Lasów Strzeleckich w powiecie chrubieszowskim przed atakami partyzantki polskiej, bo takich ataków się spodziewano. Niemcy na miejscowości zamieszkane przez kolonistów niemieckich. Oni stanowili taki wał ochronny i pierwsze uderzenie odwetowe oddziałów polskiego podziemia, które nastąpiły z końcem 1942 roku i na początku 1943, trafiały nie tylko w kolonistów niemieckich, ale również w ludność ukraińską, tak zwanych nasiedleńców z Ukrainy Action. I pierwsze tego przypadki są w styczniu, w marcu 1943 roku, w kwietniu, znaczy w maju dochodzi do takiej większej, zorganizowanej akcji Kedywu Chrubieszowskiego, Armii Krajowej, gdzie zaatakowano kilka miejscowości, te miejscowości spalono i w przeważającej większości rozstrzelano mężczyzn. To był rząd kilkudziesięciu, ponad 60 bodajże ofiar. I to jest taki symptom i taki punkt zwrotny pokazujący, że polskie podziemie w tym momencie zaczyna stosować zasadę odpowiedzialności zbiorowej wobec również ludności ukraińskiej. Tak, część, chyba jeżeli się nie mylę, część tych, tych wsi to nie była wsi, nie były wsi, gdzie byli osiedleni. Nie wszyscy, oczywiście tak. Ci, którzy zginęli, nie wszyscy byli osiedleńcami, ale Tak byli postrzegani. Były rozkazy do działań określanych w dokumentach Armii Krajowej działaniami odwetowymi, akcjami terrorystycznymi czy likwidacyjnymi wobec współpracowników okupanta, za których uważano poniekąd część ludności ukraińskiej, która została wciągnięta w wir. Czy na pewno część. Bo wydaje mi się, że tutaj powinniśmy się troszeczkę zatrzymać i zwrócić uwagę na jeden paradoks. Na paradoks wzajemnego postrzegania się przez społeczność. Bo to, o czym mówił pan Mariusz Rzymkowski, początek, czyli władze niemieckie pozwalają na przykład dla ludności prawosławnej odbudowanie struktury życia religijnego. Czyli powstają parafie prawosławne tam, gdzie w okresie II Rzeczypospolitej nie mogły istnieć. Tam, gdzie były zburzone cerkwie, prawosławni mogą wznieść jakieś tymczasowe kaplice czy w budynku rozpocząć życie liturgiczne. Czyli zamiast tych około 50 punktów duszpasterskich powstaje ponad 150 czy do 200. Jest to radykalna zmiana. Z drugiej strony, w okresie II Rzeczypospolitej nie było żadnej szkoły, gdzie nauczano języka ukraińskiego. W okresie okupacji powstają setki tych szkół.
do końca okresu międzywojennego prawie całkowicie zlikwidowano spółdzielczość ukraińską. W okresie okupacji odradza się spółdzielczość ukraińska. To jest bardzo też ważny element całej tej układanki. I teraz, z punktu widzenia społeczności ukraińskiej, używam tej słowa społeczności ukraińskiej w znaczeniu etnicznym, nie narodowym, ponieważ nie wszyscy ci ludzie mieli ukraińską tożsamość narodową, ale z punktu widzenia tej społeczności ukraińskiej było to po prostu coś normalnego. Powrót do normalności, czyli możliwość realizowania swoich praw, których wcześniej w okresie II Rzeczypospolitej oni nie mieli. Z punktu widzenia społeczności polskiej, polskiego podziemia oczywiście, te działania były postrzegane jako kolaboracja. Tak. Nie było szkoły ukraińskiej, Niemcy im dali szkołę ukraińską, kolaboranci. I tutaj mamy jakby odmienność perspektyw. Odmienna perspektywa społeczności ukraińskiej, odmienna perspektywa... I to jest bardzo ważny czynnik, wydaje mi się. Odmiennych perspektyw to nie zupełnie tak prosto, bo oczywiście tworzenie szkół czy odradzenie się spółdzielczości z tym nie ma problemu, ale były oczywiście działania parapolityczne, które były działaniami... Dokładnie, ale pytanie, czy same te działania, o których mówię, czyli odradzanie społeczności, życia religijnego, oświatowego, czy to już nie było wystarczającym czynnikiem dla większości społeczeństwa polskiego, dla postrzegania społeczności ukraińskiej, negatywnego postrzegania społeczności ukraińskiej? Wydaje mi się, że tak. Że właśnie to było wystarczające. Mogło być, żadnych innych działań nie byłoby i tak społeczność ukraińska byłaby w taki sposób postrzegana przez większość społeczeństwa polskiego. Wydaje mi się, że to jest pewna teza. Jest taki znakomity... Znaczy, myślę, że na potwierdzenie tego co mówi Grzegorz Kuprianowicz, po części może się potwierdzać to taki cytat ze znakomitego skądinąd dziennika Zygmunta Krukowskiego, prawda? Chyba wszyscy czytaliśmy. On między innymi tam zapisał te swoje wrażenia, jak właśnie prawosławni odprawiali nabożeństwo w Szybryszynie. On, który był chyba dosyć daleko od religii osobiście, wprost pisze, że mimo wszystko nie mógł patrzeć na to, co się z jego kochanym Szybryszynie wyprawia. No tacy są bezczelni ci prawosławni, że odprawiają swoje nabożeństwo. Natomiast wracając tutaj jeszcze do tego 40 maja 43 roku, to mówimy tutaj o narastaniu konfliktu polsko-ukraińskiego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że być może był to też jeden z ostatnich momentów jednak uniknięcia tego konfliktu. W niektórych źródłach wspomina się o tym, że były wówczas podejmowane próby porozumienia. Próby rozmów, próby porozumienia i to w dokumentach polskich i ukraińskich. I właściwie te próby zostały zniweczone właśnie w tym maju 43 roku. Właściwie nie wiem, czy po maju... Znaczy próby porozumienia już były podejmowane jesienią 42 roku i chociażby z relacji znanego ci autora Łapińskiego, Zenona późniejszego, wynika, że właśnie jesienią... Bohatera twojej książki. Jednej z wielu książek. 10 lat nie się. Okazuje się, że już on odpowiadał za kontakty ze strukturami Armii Krajowej w obwodzie zamojskim jesienią 42 roku i na przeszkodzie stanęła niemiecka akcja kolonizacyjna, bo zerwała łączność i nastawienie polskiego podziemia i ludności polskiej po wydarzeniach niemieckiej akcji kolonizacyjnej spowodowały, że no już nie było powrotu tych rozmów. Znaczy, musimy jeszcze pamiętać, że pan Mariusz się zgodzi, że wydarzenia na Chełmszczyźnie rozgrywały się przynajmniej do sierpnia, września 1943 roku zupełnie niezależnie od Wołynia. Tak, miały swoją dynamikę, swoją dynamikę. Aczkolwiek w drugiej połowie tego roku ten wpływ sytuacji ościennej się zmienia jesienią 43. miał znaczenie. No właśnie, wszystko się zmienia jesienią 43. Chociaż najbardziej, że tak powiem, szokujące wydarzenia to jest marzec 44 roku. W tym sensie najbardziej szokujące, że jak zresztą pan doktor Zajączkowski wyraźnie o tym pisze, właśnie miejscowe struktury AK i BH podejmują największą w ogóle, tak, akcję terrorystyczną czy odwetową, już nie była nazywana, w stosunku do ludności ukraińskiej. Ja bym bardzo poprosiła o trochę szersze przedstawienie. Czy ten marzec 44 roku to jest punkt kulminacyjny sytuacji, które zaczęły się już wcześniej, chociażby tą jesienią 43 roku. Akcja ta kolonizacyjna, już mające miejsce wypadki między relacji między Polakami i Ukraińcami, napływ uchodźców z Wołynia. W końcu też trzeba o tym pamiętać, że struktury siatki ONowskiej związane ze strukturami galicyjskimi tworzyły się także na terenie Chełmszczyzny i jesienią 43 roku miały miejsce pierwsze wystąpienia
antypolskie ze strony tych bojówek ONU, które się spotkały oczywiście także z odpowiedzią polskiego podziemia czy Armii Krajowej BH, coraz bardziej radykalną odpowiedzią, coraz bardziej ostrą, w której już zabijano nie tylko mężczyzn, ale zabijano kobiety i dzieci. Chociażby oddziały batalionów chłopskich pod dowództwem Stanisława Sajarysia już jesienią 1943 roku dokonywały akcji pacyfikacyjnych, w której zabijali niedyskryminująco wszystkich bez wyjątku. Oczywiście nie jeszcze w takiej liczbie, jak to miało miejsce w marcu. I co się dzieje na początku 1944 roku? No, na początku 1944 roku mamy oczywiście do czynienia ze zbliżającym się frontem wschodnim i z ogólnym podnieceniem wśród Polaków, Ukraińców i Niemców. W związku z tym, że zbliżają się nieuchronnie Sowieci. Na początku 1944 roku mamy również na sąsiednim terenie Galicji Wschodniej wejście w jakąś taką kulminacyjną fazę akcji antypolskiej, a że struktury na Chełmszczyźnie podlegały pod Galicję, również i tutaj w styczniu, w lutym zaczynają się działania bojówek ONowskich, podobne do tych, które miały miejsce jesienią. W końcu w lutym 1944 roku na ten teren przybywają forpoczty Armii Czerwonej w postaci rajdowych zgrupowań partyzantki sowieckiej i w związku z tym Niemcy ściągają na teren dystryktu lubelskiego kolaboracyjne formacje złożone z Ukraińców. 5. Pułk Policji SS złożony z 1. Zaciągu Ochotników do Dywizji SS Galicjen. Ukraiński Legion Samoobrony złożony z byłych partyzantów Owen Melnyka, którzy przyszli z Wołynia. Ich zadania mają charakter akcji przeciwpartyzanckich, ale przy okazji prowadzone są pacyfikacje wsi, które współpracują z polskim czy z sowieckim podziemiem, z partyzantką. I ci policjanci czy żołnierze w służbie niemieckiej, Ukraińcy, biorą w tym udział. W końcu, w marcu 1944 roku, na tym terenie okresowo pojawiają się oddziały, czy oddział UPA z Wołynia, co odnotowane również zostało w dokumentach policji porządkowej niemieckiej. To wszystko działo się przed 10 marca 1944 roku. Oczywiście w tym samym czasie polskie podziemie też dokonywało ataków, napadów na wsie ukraińskie, w szczególności tutaj to dotyczy oddziałów batalionów chłopskich Stanisława Sajarysia. W związku z zaistniałą sytuacją w kierownictwie podziemia polskiego na szczeblu lokalnym, obwodowym w Chrubieszowskim zapada decyzja o ewakuacji ludności polskiej z terenów, które w przekonaniu polskiego podziemia były zagrożone akcją z Zabugu, jak również akcją lokalnych struktur podziemia ukraińskiego i jednocześnie przygotowania się pod wpływem sytuacji na terenach ościennych i w jakimś sensie desperacką próbą uchronienia, co oczywiście efekt potem był odwrotny od zamierzonego, od powtórzenia tego scenariusza na terenach Lubelszczyzny przed, jak się okazuje z historii, największą antyukraińską akcją polskiego podziemia, nie tylko w skali Lubelszczyzny, ale także Wołynia czy Galicji Wschodniej. Nigdzie więcej to, co się stało w marcu 1944 roku, nawet na Wołyniu, gdzie między styczniem a marcem oddziału 27 wołyńskiej, mówiąc w cudzysłowie, oczyszczały teren operacyjny przed akcją Burza, gdzie dokonywano, toczyły się walki z UPA, jak również dokonywano pacyfikacji wsi ukraińskich uznanych za bazę upowską, gdzie ginęli również cywile i to dziesiątkami, setkami. Nigdzie jak w przypadku 10 marca 1944 roku nie było takiej jednorazowej, zakrojonej na tak sporą skalę akcji przeciwukraińskiej. 10 marca dochodzi do jednoczesnego uderzenia na 14 miejscowości, niemalże w jednym czasie, 14 miejscowości, w których znajdowały się lokalne samoobrony, nie we wszystkich, ale w niektórych z nich, tutaj mówię o Sochryniu, Strzychowicach i Łaskowie, znajdowały się lokalne samoobrony ukraińskie bądź posterunki policji ukraińskiej. Na noc do tych miejscowości zjeżdżali się z okolicznych wsi chłopi ukraińscy, którzy liczyli, że te posterunki, te samoobrony dadzą im ochronę przed atakami polskiego czy sowieckiego podziemia. To uderzenie według różnych szacunków, Igor Hałagida w swoich najnowszych ustaleniach mówi o około 1200... Za chwilę o to zapytam pana profesora, ale najpierw zakończmy. Dochodzi do jednorazowego uderzenia, w wyniku którego oddziały polskiego podziemia na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej dokonują zbrodni na ludności cywilnej polskich obywateli narodowości ukraińskiej. Giną setki osób. Są szacunki mówiące o około 700 do 1200 osób, które tego 10 marca w 14 miejscowościach, a przede wszystkim w trzech przeze mnie wymienionych, czyli w Sachryniu, jego koloniach, Krzychowicach i Łaskowie, poniosły śmierć z ręki partyzantów Armii Krajowej, obwodu tomaszowskiego, chrubieszowskiego i partyzantów batalionów chłopskich obwodu chrubieszowskiego.
Pan dr Zajączkowski w swojej pracy, powołując się na dane Ukraińskiego Centralnego Komitetu działającego w Krakowie, mówi, że w Sachrynie zginęło 240 Ukraińców, co najmniej, tak, prawda, ostrożnie. Natomiast pan, panie profesorze, w swoich najnowszych badaniach no, znacznie podwyższa pan tę liczbę. Czy mógłby pan powiedzieć, z jakich przesłanek wychodząc, jak licząc, rzeczywiście w pana pracy pojawia się liczba 800, czy nawet 606. Tak, to dokładnie. W Sachryniu. Tak, w Sachryniu. Znaczy, z Mariuszem po ukazaniu się mojego tekstu dyskutowaliśmy na ten długi temat i oczywiście Mariusz zapytał, skąd ta liczba. Po pierwsze, jest to liczba, która występuje nie tylko na tak zwanych listach, ponieważ pamiętajmy, że UCK, czyli to legalna struktura ukraińska, która działała w Krakowie i miała swoje oddziały terenowe, czyli w postaci ukraińskich UDK, czyli Ukraińskich Pomocowych Komitetów. Już od 1943 roku sporządzała takie listy ofiar, prawda, osób ze strat, imienne listy strat. Ostatnia taka lista to jest to nazywam, tak zwana lista 1200. Ona właśnie dokumentuje ofiary z tej akcji polskiej z marca 1944 roku. Z tym, że oprócz tych list istnieją dokumenty inne. Istnieją na przykład chociażby pisma czy relacje składane przed UDK w Rubieszowie przede wszystkim, które zachowały się do dzisiaj w spuściźnie Kubijowicza. W tej liście 1200 umieszczono tylko osoby, które wówczas były znane tym urzędnikom ukraińskim. Ostatnio w mojej ręce, gdy dyskutowałem z Mariuszem na temat tych strat, no, ja stwierdzałem, że właśnie, że ci urzędnicy ukraińscy nie znali wszystkich ofiar, personelu wszystkich ofiar. I co ciekawe, się to ostatnio potwierdziło. Otóż zachowała jednym z bardziej znanych takich działaczy migracyjnych ukraińskich z Chełmszczyzny był Jewgen Pasternak, taki autor wydany chyba jeszcze w 1969 roku w języku ukraińskim w Kanadzie pracy dotyczącej dziejów Chełmszczyzny. On zmarł, jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec 70. lat albo na początku lat 80. Pozostawił po sobie spuściznę. Spuścizna, która głównie składała się z licznej korespondencji, którą on prowadził. Po jego śmierci ta spuścizna oczywiście pozostała w rękach jego żony, a po śmierci jego żony niestety prawdopodobnie przestała istnieć, uległa rozproszeniu. Ale zanim to się stało, ta spuścizna została skserokowana gdzieś w drugiej połowie lat 80. i przetrwała do naszych czasów. I wśród tych kserokopii między innymi jest taki dokument zatytułowany Nieznane z nazwiska kobiety i dzieci zabite i tam w marcu 1944 roku w powiecie grubieszowskim. I jest wieś po wsi, ileś tam dotyczy tylko kobiet i dzieci. I przy danej wsi jest liczba właśnie kobiet i dzieci, które zostały znalezione, mówiąc kolokwialnie, i pogrzebane, ale bez ustalenia tożsamości. Jeżeli dobrze pamiętam, ta końcowa liczba na tym dokumencie to jest chyba 600 osób, czy coś koło 500. Poza tym, w ogóle w przypadku Sachrynia, tych 606 ofiar, to ja myślę, że to jest mimo wszystko jest to minimalna liczba. Będzie można ją jeszcze, powinniśmy ją jeszcze powiększyć o, nie wiem, może o kilkadziesiąt jeszcze nazwisk. Na pewno nie 1200, jak to niekiedy funkcjonuje w historiografii ukraińskiej. Ponieważ stosunkowo nieduża liczba wśród ofiar, które zginęły w Sachryniu, to są ci, którzy z okolicznych wsi, czy nasiedleńcy, którzy zostali wysiedleni wcześniej przez Niemców i znaleźli schronienie w Sachryniu. Oni nie znali specyfiki otoczenia, prawda, podejrzewać można logicznie rzecz biorąc, że byli łatwiejszym celem, mówiąc kolokwialnie. Gdy ich odnaleziono, pogrzebano, no, odnaleziono ich ciała, pogrzebano ich, ponieważ nie znano ich personaliów. Więc myślę, że ta liczba ofiar w samym Sachryniu gdzieś tam będzie oscylowała, gdzieś tam w granicach 700 osób. Znaczy jest tylko, tytułem uzupełnienia, zachował się dokument ONU z początku maja 1944 roku, który prawdopodobnie jest autorstwa pracownika UDK, który był też jednocześnie członkiem podziemia ukraińskiego.
którym była mowa o około 715 ofiarach tej akcji marcowej. I była taka adnotacja, że mniej więcej drugie tyle jest nieznanych z nazwiska i nie można ich nawet pochować, ponieważ polskie oddziały, czy tutaj użyto sformułowania polskie bandy, nie dopuszczają członków rodzin czy innych osób do tego, żeby te ciała pochować. Więc zakładając, że 700 plus drugie to jest około 1400, to z tego, co wynika, może być liczba zawyżona, bardzo szacunkowa, ale taka adnotacja znalazła się. O czym zresztą też pisałem w książce, jako informacja dodatkowa. I ostatnia akcja tego rodzaju, czy teraz patrzowie, to jest akcja na Nowosiłki, prawda? To jest kwiecień. Początek kwietnia 1944 roku. Tam ponad 100-120 ileś ofiar. Znaczy na mniejszą skalę tego rodzaju akcja miała miejsce jeszcze w czerwcu 1944 roku, ale tam była liczba w 13 miejscowościach ogółem około setki cywilów. Tak. Ale to tak. Zaatakowanie tych 14 wsi 10 marca było najbardziej dramatycznym aktem, jeżeli chodzi o społeczność ukraińską, ale oczywiście nie polską, bo walki polsko-ukraińskie trwały dalej, przybierały okresowe natężenia. Ja przepraszam, nie mamy czasu, żeby szczegółowo o tym mówić, ale gdybym teraz panów poprosiła o odpowiedź na pytanie, o ogólne straty na stan wiedzy z 3 grudnia 2018 roku, to jak te straty obu społeczności się kształtują? Panie profesorze, zaczynamy od pana. Dobrze, nie ma sprawy. Jeżeli chodzi... Niestety nie potrafię odpowiedzieć nic o sprawach osadach ukraińskich, o osadach polskich, ponieważ są to straty szacunkowe i to jest w ogóle postulat, który od jakiegoś czasu formułuję, żeby rzeczywiście wziąć i po prostu spróbować sporządzić imienne zestawienie strat polskich osób, które zginęły w czasie konfliktu polsko-ukraińskiego w dystrykcie lubelskim. Jeżeli chodzi o okres, to czym ja się zajmowałem, czyli straty ukraińskie w dystrykcie lubelskim do lipca 1944 roku, czyli do przejścia frontu. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest w tej chwili około 3600-3700 osób. Nie pamiętam w tej chwili dokładnej liczby. Panie doktorze? Że to są straty niezadane również przez Niemców. Tak, niezadane przez Niemców. Nie tylko tak. Przez Polaków. Znaczy ja może powiem tylko tak. Tyle, co można powiedzieć o stratach polskich na tę chwilę. Z imiennych wykazów, one są oczywiście jakąś niewielką częścią tego, co możemy o tym powiedzieć. Wynika, że co najmniej z imienia i nazwiska znamy około 400 Polaków, którzy zginęli na przełomie marca i kwietnia 1944 roku na pograniczu dystryktu Galicja i dystryktu Lublin, ponieważ zachowały się wykazy z 1944 roku imienne tych osób. Z wykazów szacunkowych RGO możemy mówić, że w kwietniu, maju i czerwcu... Tylko na terenie, Rady Głównej Opiekuńczej, tylko na terenie jednego powiatu zamojskiego, dystryktu Lublin, między kwietniem a czerwcem 1944 roku według szacunków RGO zginęło od 600 do 650 Polaków. W marcu 1944 roku z kolei według danych niemieckich tylko w powiecie chrubieszowskim z rąk ukraińskich zginęło 500 do 600 Polaków. W tym samym, sumując te liczby, to wychodzi rząd około 1500 osób. Warto również powiedzieć, że w tym samym dokumencie mówiącym tylko o okresie marca 1944 roku i tylko o okresie i obszarze powiatu chrubieszowskiego z dokumentów niemieckich wynika, z szacunków niemieckich, że do końca marca według Niemców zginęło 500-600 Polaków i 2500 Ukraińców. Ale to są tylko i wyłącznie szacunki. Diametralnie sytuacja w ocenie niemieckiej zmienia się w kwietniu i maju 1944 roku, gdzie stroną agresywną jest podziemie ukraińskie, gdzie giną przeważnie Polacy, Ukraińcy już nie giną. Dlatego te straty wyrównują się i można założyć, że bilans ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego z pierwszego półrocza 1944 roku jest porównywalny ze wskazaniem na większą liczbę po stronie ukraińskiej. Ale straty polskie są szacunkowe w dużej mierze. Ale straty, jak rozumiem, to nie są tylko, chociaż przede wszystkim, prawda, ofiary śmiertelne. To są uchodźcy. Ale to są uchodźcy.
To też jest rząd według różnych szacunków. Co najmniej 20 tysięcy Ukraińców i różnie od 20 do 60 tysięcy Polaków. W tym uchodźców z Wołynia i z Galicji Wschodniej, którzy znaleźli się wczesną wiosną i późną wiosną 1944 roku na terenie dystryktu lubelskiego. To są również wsi, które właściwie zniknęły. To jest około setki miejscowości, które po jednej i po drugiej stronie zostały zniesione z powierzchni ziemi. I ten obszar, jak wynika z relacji jednego z oficerów Armii Krajowej, który w maju 1945 roku brał udział w porozumieniach polsko-ukraińskich, Stanisława Książka, kiedy będąc komendantem obwodu Tomaszów Lubelski przejeżdżał przez tereny walk, tereny pacyfikacji lat wiosny 1944 roku, mówi, że ten obraz tego obszaru był przerażający. Kikuty kominów, popalone miejscowości, błąkające się dzikie koty, psy i nic więcej. Na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów. Wydaje mi się, że to jeszcze warto dać jeden element do tego, że mówimy tutaj o liczbie strat, ale też warto spojrzeć na to, kto ginął, bo w przypadku społeczności ukraińskiej od samego początku często to byli lokalni liderzy życia ukraińskiego, którzy byli postrzegani przez polskie podziemie jako osoby negatywnie były postrzegane i stąd ginęły. Ale tak jest do jesieni 1943 roku. Tak, a potem, tak, potem a na charakter masowego. Roku ginęły głównie kobiety i dzieci. Tak, potem nabiera to charakter masowego, ale z punktu widzenia społeczności ukraińskiej kolei to też było istotne, bo wśród ofiar byli to często liderzy. Takimi symbolicznymi takimi osobami byli chociażby Iwan Pasternak, był senator Rzeczpospolitej, czy chociażby Paweł Wasyńczuk, jeden z liderów życia społeczności ukraińskiej w okresie międzywojennym, który był przedstawicielem, według informacji, które możemy znaleźć w niektórych publikacjach, był przedstawicielem rządu emigracyjnego UNR w tym czasie. I on też zginął. Byli księża, nauczyciele, ale kolejna grupa to z kolei duchowni prawosławni, których zginęło co najmniej kilkunastu. Tutaj profesor Igor Rogida chyba najbardziej kompetentnym. Ale to jest grupa, znowu dość duża grupa osób. Czyli myślę, że około 10% duchowieństwa prawosławnego działającego na tym terenie ginie w konflikcie polsko-ukraińskim. To jest duża liczba. To też wpływa na wzajemne relacje i to też ma znaczenie dla samego funkcjonowania społeczności i postrzegania. Myślę, że ten czynnik też jest istotny tutaj. I drodzy panowie, teraz jedno pytanie za to dla was wszystkich. Mianowicie, jak o tym pisać, jak o tym rozmawiać, żeby nie powodować pogłębiania się antagonizmu, a z szacunkiem dla ofiar, ale z jeszcze większym szacunkiem dla faktów. Dobrze, to teraz bardzo proszę, pan doktor Zajączkowski. To można by rozprawiać długo. Chociaż może czasem nie warto wymieniać nazwisk. Ale przede wszystkim trzeba mówić o tym otwarcie i zgodnie z faktami, tak? Bo można je różnie interpretować, ale fakty są po prostu faktami i nie da się... Chociaż są takie próby, żeby fakty przemilczać albo pomijać, bo są niewygodne. Więc trzeba mówić otwarcie o tym, co było i dobre, i co było złe w relacjach polsko-ukraińskich. Bez języka wykluczenia i bez dzielenia na moi i twoi, my i oni. Bowiem tutaj największym problemem w debacie wokół konfliktu polsko-ukraińskiego jest to, że często w debatach niekompetentnych osób pojawia się dzielenie na Polaków i na Ukraińców. A trzeba pamiętać o tym, że to była wojna, znaczy to nie była wojna, to była tragedia, która miała miejsce między obywatelami jednego państwa. To byli obywatele II Rzeczpospolitej, narodowości polskiej, narodowości ukraińskiej. Obywatele II Rzeczpospolitej wyznania rzymskokatolickiego, prawosławnego bądź greckokatolickiego, bo takowi też byli na terenie dystryktu lubelskiego i Lubelszczyzny, w mniejszości oczywiście. Znaczy ja myślę, że można to jeszcze bardziej skomplikować, że byli tam też ludzie, którzy nie mieli żadnej tożsamości narodowej, którzy etnicznie przynależeli do jednego czy drugiego etnosu, ale byli nie mieli ukształtowanej tożsamości narodowej, ale ginęli dlatego, że byli przynależni do danego etnosu. I znaczy, o tym też trzeba pamiętać. Albo kościoła, bo ktoś zmienił, to dokonał konwersji. Znaczy wojna powodowała to, że zarówno polskie, jak i ukraińskie podziemie patrzyło na ludność przeciwnika w kategoriach stricte etnicznych i żadnych innych. To była podstawowa przesłanka, być może religijnej w jakimś sensie, ale głównie czynnik etniczny odgrywał rzecz kluczową. Jak prawosławny to nie nasz, jak rzymskokatolik to też nie nasz. Przesłanką jest, znaczy podsumowując, nie dzielić ofiar na nasze i wasze,
mówić o tym, że ginęli i tutaj, i tutaj. I mówić otwarcie, że to nie była jakaś walka z zbrojnymi cywilami, tylko popełniano zbrodnie, ale również mówić, że działo się to z jednej i z drugiej strony. Dokładnie, bo po 25 latach ponad, prawda, dyskursu polsko-ukraińskiego historycznego ciągle właściwie odnieść można wrażenie, że każda ze stron pamięta na ogół tylko o własnych ofiarach. Oczywiście najczęściej mamy tutaj do czynienia z politykami, prawda, czy z publicystami, ale niekiedy też nie ze środowiskiem historycznym. Co można zrobić? Jako historyk powiem może tak, co powinni zrobić historycy? Myślę, że nie widzę szans, żeby w tej chwili można było w jakiś sposób uzgodnić ten przekaz w najbliższym, dającym się przewidzieć czasie. Dlatego historycy powinni, myślę, skupić się na mikrohistorii. Na mikrohistorii, czyli badanie poszczególnych, opisywanie, rzetelne opisywanie poszczególnych wydarzeń na mniejszym terenie mniejszym objętościowo, nie wiem, poszczególnych wsi, poszczególnych powiatów. Paradoksalnie w związku z tym projektem, o którym pani Bogumiła Berdychowska wspomniała, który koordynuję, skonstatowałem na przykład, że o ile na Ukrainie o Wołyniu już troszeczkę napisano, mniejszych lub gorszych lub lepszych prac, no, z przewagą niestety tych gorszych, to o Galicji Wschodniej zupełnie nie ma żadnej pracy o ofiarach ukraińskich na przykład. Tam jest zupełnie pustynia. Więc jedyne co można, to tę pustynię, tą białą plamę stopniowo zapełniać i budować w przyszłość, tak żeby w przyszłości mieć materiał, mieć podstawę, żeby do jakiegoś bardziej uogólniającego obrazu. Czyli mikrohistoria dla przyszłości. No niestety. Panie doktorze. Wydaje mi się, że bardzo ważnym czynnikiem budowania normalnego patrzenia na historię jest uświadomienie tego, że każda ze stron inaczej patrzyła na tą rzeczywistość, w której funkcjonowała wtedy. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby uświadomić ludziom to, że inaczej postrzegali te same wydarzenia Polacy, inaczej Ukraińcy. I każdy miał swoje racje. Z punktu widzenia Polaków, Polacy stracili swoje państwo i każdy, kto zyskał coś w tych warunkach okupacji, był kolaborantem. Z punktu widzenia Ukraińców było dokładnie odwrotnie. To, czego nie mogli realizować swoich praw w warunkach państwa polskiego, a częściowo te prawa mogli realizować w warunkach okupacji. Czyli odmienność perspektywy, co musiało doprowadzić do zderzenia i do konfliktu. Bo zadaniem historyka w moim przekonaniu jest także zrozumienie historii, próba zrozumienia historii i przekazania tego zrozumienia dla innych. I w tym momencie musimy próbować jakoś zrozumieć ten konflikt, chociaż z drugiej strony oczywiście zgadzam się z panem profesorem Igorem Hałaginą, że w tym momencie nie da się w tym napięciu, w tej atmosferze przedstawić jednej narracji, ale koniecznością jest uszanowanie tego, że ta druga strona ma prawo do swojej własnej narracji, odmiennej narracji i próby zrozumienia uszanowania tego prawa i zrozumienia tej narracji. Oczywiście na poziomie masowym będzie to trudne, ale wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia tak naprawdę, że jedyną drogą do normalnego współistnienia jest zrozumienie drugiej strony. I to jest konieczność. Polacy muszą zrozumieć, że Ukraińcy inaczej patrzyli wtedy i patrzą dzisiaj inaczej na to, co było. Ukraińcy z kolei muszą zrozumieć, że z punktu jakim dramatem dla Polaków było to, co się wydarzyło wtedy. Utrata własnego państwa i utrata tego raju z perspektywy Polaków, znaczy, który był. Myślę, że to jest istotne. Dosłownie jednym zdaniem, jeżeli chodzi o tą odmienną perspektywę. Żeby zrozumieć tak naprawdę perspektywę polską, mówię sprawców, w kontekście ja mówię też, do czego zmierzam, mówię w tym kontekście o sprawcach, bo żeby zrozumieć, dlaczego doszło do Sachrynia i co się stało w tym Sachryniu, należałoby też poznać i próbować sobie wytłumaczyć i zrozumieć, czym dla Armii Krajowej był obraz wroga. Kim był dla Armii Krajowej współpracownik okupanta, jak oni to rozumieli, jak na to patrzyli. Czy osoba postrzegana jako współpracownik okupanta, niekoniecznie to był współpracownik okupanta. Ja mówię o Armii Krajowej, był, czyli ich punkt widzenia. I wreszcie, jak postrzegano bandytyzm, termin bandytyzmu, ale w rozumieniu nie tylko bandytyzmu pospolitego, ale też bandytyzmu politycznego, bowiem w ten bandytyzm polityczny wpisywały się wszelkie organizacje, czy sowiecka partyzantka, czy ukraińska powstańcza armia,
które nie działały na korzyść państwa polskiego. Jeżeli tego nie zrozumiemy, nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć, co się tam wydarzyło naprawdę, chociażby z punktu widzenia sprawców. Oczywiście perspektywa ofiar również jest bardzo ważna, bowiem to były ofiary niewinne, tak jak tutaj zostało powiedziane, w znakomitej większości, w 2/3 to były kobiety i no dzieci. I ja przede wszystkim powinniśmy upamiętniać. Tak. No i wydaje mi się, że też warto mieć świadomość tego odmienności zachowania pamięci, szczególnie na tym terenie. Społeczność polska, nawet w warunkach PRL-u, funkcjonowała na tym terenie i w pewnym stopniu miała możliwość zachowania swojej pamięci historycznej. Jeśli chodzi o społeczność ukraińską, to przede wszystkim ona zniknęła z tego terenu, a jeżeli nawet nie zniknęła, to na pewno nie mogła w żaden sposób publicznie kultywować swojej pamięci. I to samo dotyczyło także tych, którzy się znaleźli poza terenem Chełmszczyzny, zostali deportowani w latach 1944-1946 do Związku Radzieckiego. No tam no trudno mówić o jakimkolwiek zachowaniu pamięci do roku, do końca lat 80. czy początku lat 90. To też trzeba pamiętać. O tym też trzeba pamiętać, bo inaczej gubimy pewną perspektywę realną. Tak naprawdę jedynym miejscem, gdzie Ukraińcy mogli zachować w otwarty sposób swoją pamięć, to byli ci, którzy mieli szczęście znaleźć się na Zachodzie, poza za żelazną kurtyną. Wszyscy inni mieli nieporównywalnie mniejsze możliwości niż Polacy, nawet w PRL-u, zachowywania swojej pamięci historycznej. I to też jest, myślę, że bardzo istotny czynnik tutaj. Proszę Państwa, to jest koniec części pierwszej. W tej chwili, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, komentarze do panelistów, bardzo proszę. Chcę przy okazji również powiedzieć, że towarzyszy naszej dyskusji jeden z najlepszych specjalistów od konfliktu polsko-ukraińskiego w latach II wojny światowej, antypolskiej akcji UPA, pan profesor Ihor Iliuszyn, którego spóźniony, ale bardzo serdecznie witam. Więc można bardzo proszę, panie profesorze. Jeżeli już pani nie. Podczasów ukraińsko-polskiego seminarium Ukraina-Polska trudne pytanie lat 90. Ta kwestia dotycząca Lubelszczyzny i w szczególności różnica w podejściu ukraińskich i polskich historyków do traktowania charakteru polskiej akcji odwetowej wobec niemieckiej akcji przeszedleńczej, dystrykcji lubelskiej, tym na Chełmszczyźnie i Podlasiu w latach 1932-1933 oraz akcji bojowych armii krajowej i batalionów chłopskich przeciwko tym przedstawicielom miejscowej ukraińskiej inteligencji i chłopstwa, którzy brali udział w tej akcji przesiedleńczej niemieckiej. Ta kwestia różniła ukraińskich i polskich naukowców z czasu tego seminarium. Też problem, czy byli te wydarzenia na Chełmszczyźnie, na Lubelszczyźnie powiązane z późniejszymi wydarzeniami masowymi antypolskimi wystąpieniami na zachodnim Wołyniu w roku 1934 oraz w Galicji Wschodniej w 1934, trzecim i czwartym. Dzisiaj już wiem, że tego związku nie było. Na Wołyniu perspektywa ofensywy sowieckiej na zachód zmobilizowała banderowców. I proszę zwrócić uwagę na to, że utworzenie Ukraińskiej Powstańczej Armii, znamy kiedy to odbyło się, i początek antypolskiej akcji na Wołyniu zbiegli się w czasie ze sromotnej porażki Wehrmachtu pod Stalingradem, to znaczy w lutym 1943 roku. Так само децизія о мобілізації бандеровців і розпочинчу акції антипольські були прийняті право єдночесня на слинній третій конференції УНБ теж в лютім 1943 року. Я згадую, що з Григорієм, що
działania antyukraińskie czynników polskich i wojennych, i politycznych, i w latach II Rzeczypospolitej, i w czasie wojny były otwarte dyskryminacyjnie. Te działania antyukraińskie zrobili z wielu mieszkańców Chełmczyzny sprawdzonych Ukraińców. Bo w poprzednim periodzie do 1918 roku oni byli zrusyfikowani, większość z nich. Czy nie tak? Ale dla mnie pozostaje pytanie, czy te wszystkie działania polskich czynników wojennych i politycznych i w latach II wojny, i w latach II Rzeczypospolitej, i już podczas wojny, czy byli oni takie, które można określić, że mieli na celu całkowitą deukrainizację Chełmczyzny? Dokładnie, 100%. Z pewnym przekonaniem można tak stwierdzić. Pewnym? Z pełnym. Bo to, co było na Wołyni, to niewątpliwie była depolonizacja na zachodniej Wołyni i w Galicji Wschodniej. To niewątpliwie była depolonizacja. I to bardzo ważne. Jakie były motywy działań antyukraińskich na Lubelszczyźnie i działań antypolskich na zachodniej Wołyni i Galicji Wschodniej? No, ja myślę, panie profesorze, panie doktorze, że tutaj możemy się sprzeczać, ale najpierw zbierzemy głosy. Bardzo proszę, pan profesor Wnuk. Bo to są różne perspektywy. Dokładnie. Tak. Tobie chodzi. Co mnie zainteresowało, odpowiedź na ostatnie pytanie. Odpowiedź pełna dopiero będzie. Co? Odpowiedź pełna dopiero będzie na to pytanie. Nie. Żywiołowa, tak? Odpowiedź, jaką dam. No, ostatnie pytanie pani prowadzącej. Jakie recepty na to? Jeśli dobrze zrozumiałem, to tych recept mieliśmy trzy. Jedna mikrohistoria. Mikrohistoria. Druga empatia. Trzecia profesjonalizacja. Moim zdaniem oczywiście wszystkie te trzy rzeczy robić należy. Ale moim zdaniem to nie jest żadna recepta. Powiem więcej, by mikrohistorię trzeba robić, ale bez wielkiej narracji, bez dużej, dobrej, całościowej opowieści nie da się dotrzeć do przeciętnego słuchacza. Mikrohistoria jest oczywiście do stworzenia takiej opowieści potrzebna, ale jest stanowczo za mało ambitna i nie sprawi, by coś się zmieniło. Empatia, ona zawsze jest potrzebna do zrozumienia, oczywiście, ale jak długo empatia będzie miała charakter narodowy, czyli mówmy je, co było interesem i punktem widzenia tamtej strony, to też jest za mało. Profesjonalizacja to jest w sumie owszem, atrakcyjna dla nas, ale nie dla tego 1% czytających książki historyczne, może trochę mniej. Ja myślę, że to bardzo ważne, panie profesorze, i bardzo... ja osobiście odczuwam w ostatnich latach ten deficyt czytania. Profesjonalnie napisanych... Zgoda, profesjonalizacja jest potrzebna, ale jeżeli ona będzie akademicką profesjonalizacją szkoły niemieckiej, to pozostaniemy w zaklętnym kręgu akademickiej dysputy. Wydaje mi się, czy ja nie mam gotowej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że częścią to jest stworzenie dobrej opowieści. B. Punkt widzenia. On nie powinniśmy zmienić, a w każdym razie proponować zmianę opowieści na punkt widzenia nie narodowy, ale obywatelski i punkt widzenia praw człowieka. Bo jeżeli z tego punktu będziemy próbowali rzecz opowiadać, to będzie zupełnie inna opowieść. Jak długo mówimy o tym, że narody mają prawa, a nie ludzie mają prawa, tak długo będziemy plemionami. I w końcu przeniesienie
w jakimś stopniu, oczywiście tego się nie da zrobić kompleksowo, ale przeniesienie w jakimś stopniu punktu widzenia, czy też opowieści, z opowieści czysto wojskowej, militarnej, na doświadczenie cywilów, które jest i po polskiej, i po ukraińskiej stronie zupełnie inne, odmienne od tych ludzi, którzy uważają się za reprezentantów narodów, czyli podziemi organizacji politycznych. Oczywiście nie można zapomnieć i tamtego porzucić, ale wymagamy pewnego balansu tych punktów widzenia i sposobów opowiadania. Nie zgodzę się z panem Zajączkowskim, że nie było wojny. To była wojna domowa ze wszystkimi najokrutniejszymi elementami wojny. Jakby jeszcze z wieloma, muszę się nie zgodzić mógł, ale już wystarczy. Bardzo proszę. Piotr Mikołaj Roszczenko. Na pewne pytania. Otóż okazuje się, że spisy niemieckie w przeprowadzanym okresie okupacji dały trzykrotnie większą liczbę Ukraińców niż spisy polskie międzywojenne. Jak to tłumaczyć? Czy to wynik spisu zależy od sytuacji polityczno-społecznej, chyba najbardziej mi się wydaje. Teraz jeszcze o tym burzeniu cerkwi. Tak myślę, lat temu, chyba 65. rocznica była, na Kuli była konferencja i ja powiedziałem, że w dyskusji, że Kościół katolicki jeszcze nie wyspowiadał się z grzechu zaniechania, ponieważ kiedy burzono Dom Boży, on milczał. Odpowiedziano mi jeden z hierarchów, nie będę już mówić najwyższych, że to była reakcja na te carskie jeszcze burzenie. Z tego co zrozumiałem, to nie była reakcja na carskie, bo reakcja carska chyba była 20 lat wcześniej, czy tam 15. A z tej dyskusji rozumiałem, że to były inne rzeczy. Jeszcze prosiłbym o parę słów, jak oceniają Państwo tą ukraińską trzytomowe wydanie deportacji do deportacji pod względem faktograficznym. Bo to pierwszy chyba taki ukraiński wydanie, który o tym mówi. Poza tym wydaje mi się, taką propozycję mam, poradzić się chcę, czy warto upamiętniać na szczeblu państwowym ofiary po obu stronach, i polskie, i ukraińskie. To robi się szum, robi się po prostu nieprzyjemna postawa. Czy nie wystarczy, żeby to był tylko księża, ludzie jakieś krewni i miejscowe władze, tylko miejscowe, nie wyżej. I jeszcze mam taką refleksję, że szkoda, że tu nie ma pana wojewody. On został zaproszony. Skoro nauczył się i nie rozniecałby właśnie polsko-ukraińskie. Dziękuję. Pan doktor Roszczenko mówił. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? No, jeżeli nie ma pytań, to panowie, bardzo proszę. Tak? Bardzo proszę. Tak, ja chciałam zapytać o taki szczegół. Państwo powiedzieliście o tym, że taką kulminacją tego konfliktu polsko-ukraińskiego była ta akcja bardzo brutalna. Ale na Lubelszczyźnie, nie w ogóle, tylko na Lubelszczyźnie. Kowierzchowskiego AK Kedyry. I tam tutaj dość długa dyskusja była na temat ilości ofiar po stronie ukraińskiej i polskiej, jaka wtedy zginęła. A mnie interesuje taki fakt, zastanawia mnie, czy ta akcja tego Kedybu to była taka, czy już to wiadomo, bo ja nie jestem historykiem, więc mam prawo nie wiedzieć, dlatego pytam Państwa. Czy ta akcja, która tak naprawdę no, prawdopodobnie w jakiś sposób rozjuszyła to, prawda, całą tą historię, rozkręciła, ona była konsultowana z władzami, czy to była taka samodzielna akcja, bo to jest ciekawe dla mnie. Bo jakby można się było spodziewać jakiejś odwetu ze strony Ukrainy. I czy ta akcja z kolei była akcją taką odwetową za to wszystko, co wcześniej się działo? Czy jaki to miało cel? Bo tak naprawdę tego nie wiem. Czy jeszcze ktoś?
Jeżeli nie, to panowie, nie wiem w jakiej kolejności, czy zaczynamy od profesora, czy zaczynamy po prostu od mojej prawej strony? Dobrze, to może tak. Niestety nie zapamiętałem wszystkich pytań, ale tak przynajmniej na niektóre, to co doktor Oszczerko tutaj zapytał. Może zacznę od spisów, prawda? Niestety spisy ludności mają to do siebie, że właściwie są mało wiarygodne. I to wszystkie, i te z okresu międzywojnia, szczególnie ten z 1931 roku, gdzie wiadomo, że z powodów politycznych zaniżano liczbę mniejszości narodowych, ale niestety te spisy niemieckie, na przykład ten z 1943 roku, też jest niewiarygodny. Ten spis z 1943 roku w ogóle był kwestionowany i przez Polaków, i Ukraińców, tak naprawdę w momencie jego przeprowadzania już. Więc jeżeli chodzi o te spisy, to ja bym ewentualnie bardzo ostrożnie bym do nich podchodził, przynajmniej do tych końcowych danych podsumowujących. Jeżeli chodzi o Wid deportacji do deportacji, to nie jest jedyna, pierwsza taka publikacja. Taka publikacja na Ukrainie, też zresztą trzytomowa, niemalże takim samym tytułem Deportacji lat 30. i 50. pod redakcją Jurii Jasłowski, się ukazała jeszcze pierwszy tom chyba pod koniec lat 90., jeżeli dobrze pamiętam. I była realizowana przez Instytut Ukrainoznawstwa. Z tym, że tam było to głównie rzeczywiście skupienie się na deportacjach, tych deportacjach powojennych. Natomiast jeżeli chodzi o konflikt polsko-ukraiński, to najbardziej wartościowy jest trzeci tom, gdzie są po prostu zebrane w latach 90. w taki sposób szczątkowy relacje ukraińskich świadków. Natomiast ta współczesna wydana, te trzy tomy wydane w Czerniowcach, ich wartość jest szczególnie, polega na, przede wszystkim na tym, że to jest chyba po raz pierwszy wykorzystano wówczas dokumenty migracyjne, prawda, czyli właśnie spuściznę Kubijowicza. I to jest rzeczywiście rzecz wartościowa. Aczkolwiek też do tych dokumentów trzeba podchodzić, jak do wszystkich źródeł, bardzo ostrożnie. Taki symptomatyczny przykład, w jednym z dokumentów jest tam opisane przyjście leśnych, prawda, relacja właśnie ocalałych kobiet ukraińskich, gdzie on opisuje spacyfikowanie własnej wsi, gdzie przyszli leśni z opaskami na biało-czerwonymi opaskami na ręku. I oczywiście fakt taki miał miejsce, tylko gdy skonfrontujemy ten dokument z innymi źródłami, to się okaże, że akurat do tej wsi przyszli nie partyzanci polscy, tylko akurat partyzanci UPA. Nałożyli te opaski, żeby zmylić okoliczną ludność i zabijali, gdy przychodzili do zadawali pytanie na podchanym mieszkańcom, czy jesteś Polak, czy Ukrainiec, co akurat w tym przypadku, gdy ukraińscy mieszkańcy wsi ze strachu mówili, że są Polakami, to w tym przypadku akurat oznaczało się. To zresztą dość względnie często zdarzało się na Lubelszczyźnie, że ofiarą terroru jednej ze stron padali cywile przynależni do tej strony, dlatego że pomyłka była, że próbowali się dopasować do sytuacji. Bo nie rozpoznali przeciwnika. Także do tych dokumentów mimo wszystko trzeba podchodzić dosyć ostrożnie, aczkolwiek ja się zgadzam, to jest rzeczywiście chyba pierwsza taka próba całościowego ujęcia ze strony historiografii ukraińskiej. To jest tak coś, co mi przychodzi do głowy w tej chwili. Panie doktorze. Pierwsza kwestia, może też zacznę od spisu, bo wydaje mi się, że przy spisach ludności generalnie powinniśmy mieć pod uwagę to, że pytanie spisu dotyczy pewnej kwestii, albo na przykład albo narodowości, albo języka. I problemem jest to, że badacze często nie zmieniają prostej rzeczy, że nie każdy odpowiadający na pytanie zna odpowiedź na to pytanie, ponieważ nie ma ukształtowanej tożsamości narodowej, po pierwsze, albo nie wie, w jakim języku mówi. No skąd chłop spod hełma albo chłop spod Warszawy, gdyby mu to pytanie zadano na przykład w 1850 roku, będzie wiedział, że mówi w języku ukraińskim albo w języku polskim. Prosta rzecz. Kwestia tożsamości narodowej, więc spis siłą rzeczy nie może oddawać dokładnie rzeczywistości etnicznej, ponieważ w założeniu on nie może na to pytanie odpowiedzieć. I myślę, że to jest kluczowa kwestia. Druga kwestia jest oczywiście taka, że respondent odpowiadający na pytanie często zdaje sobie sprawę z tego, że lepiej odpowiedzieć na pytanie tak, jak oczekuje ten, kto zadaje pytanie. I wyniki spisu 31 czy początku lat 20. Są tego najlepszym świadectwem. Różnica, nawet nie konformizm, tylko to nawet ja bym tego nie nazwał nawet słowem konformizm, tylko raczej obawa przed szczerą odpowiedzią. To nawet nie jest już konformizm, bo konformizm zakłada oczekiwanie na nagrodę. W sensie
neutralnym. I to trzeba, gdy porównamy na przykład liczbę ludności, która zadeklarowała przynależność do etnosu ruskiego czy ukraińskiego, bo słowo ukraińskie wtedy jeszcze nie funkcjonowało w spisie, a liczba ludności prawosławnej na tym terenie, była wyraźna dysproporcja. No i teraz pytanie, jak to analizować? I oczywiście można przyjąć, że liczba ludności, która w spisie wykazana została jako ruska, to jest ludność ukraińska, a reszta to jest ludność polska. Wtedy, tylko że wtedy wychodzi, że większość społeczności prawosławnej na tym terenie jest to społeczność polska, co nie odpowiada rzeczywistości empirycznej po prostu. Ale to samo dotyczy Żydów i osób wyznania mojżeszowego. To jest proporcja w przypadku od 1991 roku. Dokładnie, także ten czynnik jest, myślę, że bardzo istotny. Natomiast jeśli chodzi o pytanie o to, jaki był cel działań państwa polskiego w odniesieniu do ludności prawosławnej, etnicznie ukraińskiej, bo niekoniecznie ukształtowaną ukraińską tożsamością nowoczesną, narodową, to pod koniec lat, znaczy generalnie przez cały okres międzywojenny zdecydowanie można powiedzieć, że celem było doprowadzenie do zmiany oblicza etniczno-kulturowego i religijnego tego obszaru. Natomiast w okresie schyłkowym II Rzeczypospolitej ten plan był realizowany w sposób najbardziej radykalny. Zdecydowanie celem było całkowita polonizacja tego terenu poprzez asymilację tej ludności. Ale mam wrażenie, że profesor Iluszyn pytał o partyzantkę, a nie o politykę. Znaczy ja zrozumiałem, że to było pytanie... Co było celem partyzantki polskiej? Czy nie, wszystkich. A, wszystkich. I przed. Okay. To było pytanie jedno i drugie. Stąd wydaje mi się, że zdecydowanie można odpowiedzieć, że celem było zmiana oblicza kulturowego i polonizacja, a w dalszej perspektywie także katolicyzacja, czyli zmiana wyznaniowa dotycząca ludności na tym terenie. Tutaj raczej źródła nie pozostawiają większych wątpliwości. Panie doktorze? Ale nie w sensie eksterminacji, tylko polonizacji. Zmiany oblicza przynależności. Panie doktorze. No to tak szybko, bo... Odniosę się do dwóch kwestii. Kwestii wojny. No, celowo nie użyłem tego terminu z uwagi na swego rodzaju funkcjonującą tezę o II polsko-ukraińskiej wojnie 42-47, która z punktu widzenia wydarzeń na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej trudno nazwać wojną. Jedynym w całym obszarze konfliktu polsko-ukraińskiego w okresie II wojny światowej obszarem wojny partyzanckiej była Lubelszczyzna między marcem, kwietniem 1944 roku a czerwcem 1944 roku. O wojnie partyzanckiej pomijam starcia 27. Wołyńskiej z UPA czy samoobron z atakami u pana Wołyni, trudno mówić. W związku z tym ja zdaję sobie sprawę, że w takim założeniu ogólnym konflikt o terytorium, konflikt między obywatelami jednego państwa można nazwać wojną domową, ale celowo tego uniknąłem z uwagi na tezę, która jest ahistoryczna, tezę zakładającą pierwszeństwo chełmszczyzny przed Wołyniem i tak dalej. Natomiast co do procesu decyzyjnego dotyczącego tej kulminacji w marcu 1944 roku, tak jak tutaj wspomniałem w jednym z ostatnich wypowiedzi, proces decyzyjny jest kluczowy. Proces decyzyjny Komendy Głównej Armii Krajowej. Aczkolwiek pomysł samej akcji sachryńskiej powstał na szczeblu obwodu chrubieszowskiego, inspektoratu zamojskiego maksymalnie AK. Zrodził się w głowach oficerów AK obwodu chrubieszowskiego. Niemniej jednak w świetle dostępnych relacji tychże oficerów wiemy, że akceptację na przeprowadzenie tej akcji, pytanie czy zostali oni wtajemniczeni we wszystkie szczegóły, akceptacja nastąpiła na szczeblu Okręgu Lublin Armii Krajowej. Co do pomysłu, skąd się ten pomysł wziął? Prawdopodobnie, to jest przypuszczenie, ale prawdopodobnie zaakceptowano wytyczne Komendy Głównej AK, które już w 1943 roku zostały wydane w związku z akcją odwetową w czasie akcji kolonizacyjnej na Zamojszczyźnie. I tu jest znany rozkaz Komendanta Głównego Armii Krajowej z 4 sierpnia 1943 roku, Bora Komorowskiego, mówiący o atakach na wsie kolonistów niemieckich, gdzie wsie należało palić, a kolonistów wycinać pień. Oczywiście ten rozkaz, chociaż literalnie nie było mowy o Ukraińcach, dotyczył również nasiedleńców ukraińskich w miejscowościach polskich. Następnie od marca 1943 do lutego 1944 roku Armia Krajowa przechodziła zmianę w taktyce walki bieżącej. Przechodziła od działań sabotażowo-dywersyjnych na rzecz działań samoobronnych, odwetowych i partyzanckich. I pojawiło się szereg instrukcji w marcu, we wrześniu, w listopadzie 1943 roku określających działania dla oddziałów KEDYW Armii Krajowej dotyczących obrony ludności polskiej przed okupantem i wszelkiego rodzaju kolaborantami, współpracownikami, bandami rabunkowymi, bandami politycznymi. I w tym rozumieniu także należy postrzegać partyzantkę ukraińską, czy partyzantkę sowiecką, czy Gwardię Ludową, czy Armię Ludową.
wydawano tak zwane kontyngenty akcji sabotażowo-dywersyjnej dla oddziałów KDW. Ostatni taki rozkaz został wydany w lutym 1944 roku i kontyngentem obejmowano działania na marzec i kwiecień 1944. I w tym kontyngencie była mowa o uderzeniach wyprzedzających w miejsce koncentracji przeciwnika. A za takowe najprawdopodobniej Wywiad Armii Krajowej potraktował na noc zbierających się w Sachryniu i w kilku innych miejscowościach, gdzie była samoobrona, chłopów ukraińskich, którzy każdej nocy zjeżdżali do tej miejscowości. Uderzenia w posterunki policji niemieckiej, czytaj także policji ukraińskiej. Takowe w tych miejscowościach się znajdowały. Jak również walka przeciwko szeroko pojętemu bandytyzmowi, także politycznemu. I tutaj w takim rozumieniu traktowano struktury podziemia ukraińskiego. Także podsumowując, decyzja na najniższym szczeblu obwodu, akceptacja na szczeblu okręgu, ale dopasowanie wytycznych Komendy Głównej Armii Krajowej do sytuacji bieżącej w terenie prawdopodobnie legła u podstaw rozkazowi i pomysłowi akcji antyukraińskiej 10 marca 1944 roku. Znaczy w ramach tych nie możemy mówić o rozkazach. Mogę teraz mówić o tym rozkazie mówi człowiek, który go wymyślił. Znaczy o pomyśle akcji, który się zrodził w głowie człowieka. On w swojej relacji z lat 60. powiedział, że celem tej akcji, oprócz zniszczenia siły żywej przeciwnika uzbrojonego, było, cytuję z pamięci, zniszczenie wszystkiego, co ukraińskie, z zasadą pełnej brutalności. Tutaj była odpowiedzialność zbiorowa. Nie patrzono, czy to są kobiety, dzieci, czy mężczyźni. Ulotki ostrzegające ludność ukraińską w Hrubieszowskim pojawiły się bodajże w listopadzie 1943 roku, gdzie oddziały Hrubieszowskiej AK ostrzegały, że za śmierć Polaka w pobliżu danej wioski odpowiadać będzie cała wioska. I nikt nie będzie patrzył, kto jest winny. Będą zabijać wszystkich. No i dodajmy jeszcze, że kapitan Gołębiewski gdzieś w rozmowie z którymś ze swoich podkomendnych miał powiedzieć, że chcieli go karać za tak zwane ludobójstwo. Za tak zwane ludobójstwo, czyli za akcję na Sachrin i okolicy. Szanowni Państwo, tak niepostrzeżenie minęły prawie 2 godziny. Bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość i za wytrwanie. Dziękuję oczywiście panelistom. Muszę powiedzieć, że wbrew maksymalistycznym postulatom pana profesora Wnuka, uważam, że pomysły, które zgłosił pan profesor Hałagida, naprawdę są, że tak powiem, najbardziej przyszłościowe, bo one koncentrują się wokół żywej materii, są przyczepione do ziemi. Mikrohistoria dla przyszłości i upamiętnianie ofiar. I jak mówimy o tej mikrohistorii, to ja muszę powiedzieć, że jedno z największych wrażeń w lekturze tej książki zrobiła na mnie informacja o tym, jak to z 18 marca 1944 roku Kuryń Hałajdy uderzył na Tarnoszyn, wybijając w pień Polaków, i tam stateczny ukraiński gospodarz, Wasyl Kościuk, przechował w swoim schronie, miał duży schron, 30 osób, w tym 20 Polaków. I w momencie, kiedy partyzanci UPA próbowali przeprowadzić rewizję u niego, powiedział godnie, ale wyraźnie, że u niego przechowywani są Ukraińcy. Dzięki temu te 30 osób, w tym 20 Polaków, w ogóle przeżyło. Przy dużych narracjach, panie profesorze Wnuk, takie historie giną. Dziękuję bardzo.